Cześć, witajcie, z tej strony Drakonager, a oto przed wami 17 odcinek z serii Zagrajmy w Transistor. Miasto chyli się ku upadkowi, nie da się ukryć. Oczywiście postaram się to jakoś zatrzymać. Mam nadzieję, że jeszcze dokończę swoje zdanie. Aczkolwiek nie chciałem tutaj ryzykować. Jestem zaatakowany, chociaż kurde, nie jest ciekawie w sumie. No, możemy na początek tylko znaleźć obrońcę. Tam będziemy trochę skakać między obiektami. Nie bądź takim pesymistą. To naprawdę potrafi człowieka dobić generalnie. Dobra, co z moim atakiem od tyłu, ja się pytam. Co ja robię nie tak? Migawki są zwrócone w prawo. No a nie? Coś tu jest, kurde, nie tak. Czy ja powinienem podejść bardziej tutaj? Czy gra mnie wciula robi? Nie wiem. Dobra, może zrezygnuję z tego. Koguta też warto zaatakować, zważywszy na to, jak nas nawalają. Bezlitośnie. Ale tego tu już od tyłu by się przydało zaatakować, co? Gdyby tak, w ten sposób? Coś tu jest nie tak. Coś tu jest trochę nie tak. Obrońca. W sumie tego też by się przydało zdjąć. Ukrywam, chciałbym sobie przywołać Lunę, ale jest z tym problem. Ilość przeciwników i oraz ich ataki same w sobie, no jednak utrudniają. Za mocno obrywam, za mocno obrywam. Muszę kogoś w końcu wyeliminować tak porządnie. Dobra, co jest nie tak z tym ciosem w plecy? Generalnie to nie wiem, ale... Trudno. Radzimy sobie inaczej, najwyżej. Ale ta cholerna artyleria teraz mi daje w kość, nie da się ukryć. I do tego jeszcze te ruchome wieżyczki. Z działkami. Dobra. Nie ogarniam, co się tutaj dzieje powoli, tak szczerze. Co mi chyba trochę nie przystaje generalnie. Mniej moim umiejętnościom. A gdyby tak inaczej? Gdzie? No tak. Kurwa, uroczo. Się może całkiem nieźle udać. Zaryzykuję. Przecież nie powinienem. Cytując pewnego mądrego człowieka z baraków, nie powinienem tego robić, ale chuj. Okej. No. Nieprzewidziane problemy. To jest tutaj standard. No, przeciwnik nie będzie chłopcem do bicia. On też chce przeżyć. No, jest to zrozumiałe, jak najbardziej. Dobra, a jak to jest z kogutem? Potrzebne jest dobicie. To może trochę inaczej to rozegramy. Chociaż w sumie tak to się sprowadza do jedynego w gruncie rzeczy.
Dobra, w razie czego bądźmy gotowi na wycofanie się. Jeszcze jedna migawka do rozwalenia. Matko, nienawidzę jej tak się wtrążać w ściany. To jest dość żenujące. Kocham ten system walki. Oj, kocham. A cóż to takiego? Tap. 4 punkty pamięci nam zżera. No, no, no. Funkcja widzę taka dość bajeranska. Dobra, regenerująca, wykradająca. Kradnie punkty życia celów na obszarze wokół użytkownika. Stosuje efekt wysysający życie do większości funkcji. Zwiększa liczbę punktów życia użytkownika, pozwalając wytrwać dłużej. W mordę! To brałbym! Kurde, pamięci nie mam zbytnio, a raczej teraz nie dostanę możliwości zwiększenia jej ilości. A niech cię, no. Kurde, nie mam tutaj w ogóle wyboru, ale prawdopodobnie i tak bym wybrał to. Bo to jest po prostu zajebiste! Kolejne gniazdo pasywne można wziąć, ewentualnie gniazdo uaktualnienia. Mam 3 gniazda pasywne. Może jednak jakieś nowe gniazdo uaktualnienia? Bo czemu by nie? I tak na razie... Raczej ewentualnie, czysto hipotetycznie wziąłbym tylko jedną funkcję do gniazda pasywnego, które i tak właśnie mam. A i tak mam jedno wolne, więc no... Niech będzie system. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia, no... Znaczy... Wiadomo, trzeba... Ewentualnie trzeba będzie potem zmieniać kolejność, czy coś. No dobra, po kolei. Ogranicznik. System zastany. Po wyeliminowaniu proces tworzy uszkodzone komórki. Co to dla nas oznacza? No co nam daje uszkodzone komórki? W sensie, jak na nas wpływają? Koncentracja. To nie jest raczej coś, co chciałbym brać, szczerze mówiąc. Już tak byłem przed chwilą blisko śmierci. Prędzej to, chociaż... Nie wiem, co to są uszkodzone komórki. Czy nam się to kiedykolwiek przytrafiło? Nie, w sumie, bo tutaj tworzy. Czyli teraz wszystkie komórki będą uszkodzone. Nie wiem. No dobra, niech będzie. Piu. Żyją. Tutaj nie, to nie jest interaktywne. Szkoda. Trochę. Trzeba będzie troszkę pomyśleć, co by tutaj zrobić. Kurde, więcej punktów życia. Czysto teoretycznie ile? O połowę więcej, nie no. Kurde, przyda mi się to. Okej, okay. System zastany. Przeanalizuj. Ha, migawka. Raportowanie. Lampa błyskowa, dopalacz refleksu, szyfrowanie danych. Niektóre wersje. Ocenienie ta komórka z tyłu. Oświetlenie dynamiczne, obiektywy. Dobra, na jedną walkę raczej to będziemy. Chociaż zależy, jak to będzie wpływać. Dobra, zobaczymy. Zygnuj z bounce. I ewentualnie z crash, ale to i tak za mało. Co mi to daje teraz? Zadają mi mniej obrażeń. To też jest kurde przydatne. No, na upartego mógłbym zrezygnować z Void, ale to zwiększa mi obrażenia. To jest jednak przydatne, kurde. Ech, to szlak, no. Dajcie mi więcej pamięci. Proszę, dajcie mi więcej pamięci.
Może na kolejnym poziomie będę miał możliwość zwiększenia sobie właśnie tego limitu. No bo tak to, no, za cholerę niczego się nie pozbędę. No, nie wchodzi to w grę, moim zdaniem. Te funkcje są po prostu za dobre. Są po prostu idealnie dobrane teraz. Także najwyżej poczekamy na kolejne 4 punkty. No, no, może jeszcze się uda zdobyć kolejny poziom do końca gry. Czas pokaże. A właśnie, jakiś plik funkcji się zaktualizował. Co to może być? A, ten tutaj to na pewno. I tutaj. No to może najpierw Purge. A, w ogóle tego nie sprawdzałem swoją drogą. Maximilia z Darcy. Nie każdy nosi ubrania marki Darcy. Jednak 2 lata temu ponad 56% osób w wieku od 16 do 42 lat wyraziło zainteresowanie lub skomplementowało osobę noszącą odzież autorstwa pana Maximiliasa Darcy. Samodzielny rzemieślnik z Cloudbank stał się ikoną mody w wieku 20 lat. Zabrakło tego słowa. Gdy zaprezentował kolekcję, która odważnie zrywała tradycję formalną. Co więcej, odniósł tak duży sukces, iż na pozór wszyscy mieszkańcy Cloudbank, czyli dość jedynie 8% ówczesnej populacji, znaleźli dla siebie coś, co przemawiało właśnie do nich. Mimo tego nie wszystko się układało w życiu pana Darcy. Projektowanie, estetyka, poszukiwanie piękna. Tak, to do przypomnienia. Jest to, że właśnie możemy sobie podejrzeć, co i jak się z czym łączy. I tutaj jeszcze. Ciekawe. Okazało mi się, że jest nowa tutaj. A, no tak. Już mi się pojaśnił. Grand Candral. Za dobrze nie skończył. Wiedza o społeczeństwie, wyrokowanie. Oczywiście Cloudbank. Chciałbym się czegoś o nim dowiedzieć, ale póki co... No cóż. Myślę, że warto poznać tego pana lepiej. Coś jeszcze? Czy taki błąd? Nie, coś tu jeszcze jest. Dziwna. Przecież tutaj nie pokazuje mi się, że jest coś nowego. O nim już czytaliśmy. Nie wiem, to chyba jest błąd. Najwyżej się później jeszcze tam sprawdzi, jeśli coś pominąłem. Oczywiście mam nadzieję, że nie pominąłem. Dostać cię stąd, mówisz. Sobie nie myślałem nad tym jeszcze. Codebook Channel nie można znaleźć. Znaczy nie jest przejście, skoro jest zepsute. To definitywnie wygląda na główną ścieżkę. Ale zobaczmy, co powie. O ile coś powie nasz towarzysz. Grzbiet. Nie, to nie jest droga, to jest coś wyżej. Dobra, to ja już szczerze nie do końca wiem, gdzie powinienem ruszać. Zjeżdżajmy się. Coś robię źle. Tędy nie mogę przejść, chyba że poczekajcie, poczekajcie. No tak. Są te bloki przecież.
Okej. Okay. Tak mi jakoś naszło, żeby po prostu to rozwalić. No jak to szlak. Terminal OBC. Oferta wygasła. Junction Jones. Tylko nie placki! Lubię placki, szczególnie ziemniaczane. W każdym razie. Junction Jones kończy działalność. Okoliczności, na które nie mamy wpływu. Zamów sobie ostatni placek na nasz koszt. This is a tragedy. W 5 aktach. Szczerze to już zapomniałem, co ostatnio braliśmy. Chyba potwora morskiego, to może teraz gdzieś innego. Supremo Deluxe w sumie nie brzmi źle. Przepraszamy, ten produkt nie jest już dostępny. Dziękujemy za skorzystanie z oferty Junction Jones. Danie zostanie dostarczone pod wskazany adres w... Tyle czasu. Smacznego. Spoko, poczekaj, mi się nie śpieszy. Ech, te terminale. Niby nic ważnego, a jednak miło mi się to wszystko czyta. Poznaję jakieś informacje w ogóle. Dobra, uważajmy na grzbiet. Bo generalnie chcemy jeszcze żyć. Te trzy bloki jakoś tak się wyróżniają. Ocie chuj. Pełzak! Nie pół, tylko nie wiem, 0,5 chyba, tak się mniej więcej czyta. To jest ciekawe. To jest dla mnie coś nowego. Yeah. Wow. Cudowne. Czekajcie, poczekajcie. Skąd myśmy przyszli? Stąd, dobra. Nasza droga powinna być raczej w tę stronę. Znaczy, głowy sobie nie dam usiąść. Ale no. To jest rozwidlenie po prostu. Okej, nie było tematu. Nie, myślałem, że skoro są tam przeciwnicy, no to jest to coś innego, ale... Okej. Zapewne został pochłonięty przez proces, mój drogi. Co do... Co to jest? Fryzury można zaatakować i zniszczyć. Fryzury? O kurde. Wow, to jest... Dziwna nazwa. Stan współdzielony, skryty. Czym ty u diabła jesteś? Zaczynam się bać o swoje życie. Shave. To jest po naszemu golenie. To znaczy takie bardziej, o, strzyżenie. Strzyżenie właśnie. Komórka była uszkodzona. Motocykl. Dobra, walka wygrana. To ja teraz poproszę. Tu nie było tekstu. A to dziwne. Ale bez obaw postaram się go wam ogarnąć samodzielnie. A czy ja mogę się... patrzcie, to już nie chodzi w grę. No, w sumie ma to sens.
Dobra, nie do końca ogarnąłem działanie tych uszkodzonych komórek. Znaczy dostałem komunikat o tym. Poza tym nie wiem co więcej. Ale możemy to już wyłączyć. Wiele godzin mi zeszło na wpatrywanie się w te sztuczne oczy. To raczej uspokajające. Proces wszystko skrzętnie rejestruje, bardzo odpowiedzialne, a to jest ich skryba. Jeśli dobrze rozumiem. Nie udało mi się rozszyfrować jeszcze ich zapisków, ale są sygnatury czasu, muszą tam być. Dlatego właśnie wiem. Tak czy inaczej, uczucie bycia monitorowanym bez przerwy, z początku niepokojące, z czasem przemija. Royce. Jak to jest być skrybą? Dobrze? Dobra, zachowajmy zdrowy rozsądek. Nie no, pięknie się to rozwala. Muszę przyznać. Okej, jeśli chodzi o nasz motocykl, no to raczej już sobie nigdzie nie pojedzie chyba. Chociaż? Nie, no nie, jeszcze działa. Już się bałem, kurde. Okej, tak poza tym, no to nic tutaj nie ma. Czy tak dla pewności mogę się jeszcze rozejrzeć z tej strony. A nie, tutaj już byłem, dobra. No dobra, no. Jeszcze działa z tego co widzę. Hey Red. Thanks for the lift. Żaden problem. Relacja jest dość ciekawa, zważywszy na to, że mamy tutaj człowieka uwięzionego w mieczu. A ogólnie dobra na z nich para, mam tak myślę. Bike deserves some kind of reward. Not to get wiped out like all his bike friends. See you in the country, Mr. Bike. Dziedziniec. Wykryto młode damy 6. O, to sporo. Za dużo trochę. Na zapis. Jak w razie czego? Tutaj coś, cokolwiek. To jest niezniszczalne. No dobra. Tylko część planszy. Scenerii. Tak, może powinienem powiedzieć. Tutaj też nic nie ma. Nie. No dobra, no to ruszamy dalej. You go first. Yikes. Spawning season. Jasna cholera. Nie można określić pierwotnego punktu orientacyjnego miasta Cloudbank. Srał to pies! Czy wy to widzicie, jaka to jest wylęgarnia? Kurwa, ja się boję po prostu. Jak to się by wszystko wykluło teraz. Oj, kurwa. Co prawda pewnie mógłbym ich uniknąć, ale coś mi mówi, że jednak powinienem walczyć. Walczyć o Cloudbank. Za nasze miasto. Komórka, nie. Chciałbym młodą damę zaatakować. Dobra, chyba muszę... Ha, to jest ciekawe. Coś tu jest nie tak. Ej, w ogóle nie możemy walczyć teraz? To jest dziwne. To jest bardzo dziwne.
A gdyby tak zaatakować komórki, co wtedy? Tego też nie powinienem robić, ale... No. Przyzwyczajcie się do tego, że ja mam masę głupich pomysłów. Jak bardzo głupi był ten pomysł? Nie wiem. Ale jeśli dostaniemy za to doświadczenie, to powiedzmy, że było warto. Będę tego żałował. Luz. Całe moje życie to jeden wielki żal i smutek. Nie, no serio, po prostu jestem czasami tak pokurwiony, że nie da się mnie ogarnąć. Na cholerę ja prowokowałem. Dobra, spokojnie, spokojnie. Między innymi po to, żeby tu posprzątać. Tak jest mój cel. Kurwa, bardzo miłe! Jakie drzwi, co ty pierdolisz? Ja mam lepszy plan. Tak jakby. Się zebrały tutaj pięknie. O to mi chodziło. Tak? Nie wierzysz we mnie? We mnie nie wierzysz? Otrzymaj mi... kolę w tym przypadku. W moim przypadku. Za dużo ich, tak? Uważasz, że jestem pizdą? A idź ty do pochwy, mieczu. To nasze miasto! Okej, okay. Defektów tutaj najebało w cholerę. Ale defekty są słabe. Defekty są słabe. Mierne. Nijakie. Bezsilne. Powiedział, żeby nie walczyć. Nie docenia mnie, widzę. Za nasze miasto śmieci. Nie darujemy wam tego. Patrzcie, jak się nagromadzili. Skurwiele. Nie zajarzą, skąd padł cios. I co, niewierny Tomaszu? Ha? Nadal we mnie wątpisz? Jeszcze żyję! Jeszcze żyję! Poradzimy sobie. Nawet jeśli nie dostanę za to doświadczenia, to i tak będę miał z tego satysfakcję. Dziką satysfakcję. Ha. Spróbujcie mnie trafić. No, nie takie proste, co? Oczywiście, że nie. Co dobry jestem.
Ja się nie poddaję. Co prawda jestem pacyfistą, ale czasami trzeba powalczyć. Szczególnie o to, co się kocha. O to, co dla ciebie ważne. Twórcy pewnie nie przewidzieli, że zaniesie taki, co będzie chciał walczyć, ha? Nie mieli pojęcia o moim istnieniu. Ja nie dam rady? Uważacie, że to nierealne? Dobra. Zobaczymy, kto ma rację. Widzę dalszą drogę, ale to za chwileczkę. Są rzeczy ważne i ważniejsze. Luna by pomogła, ale już... Teraz sobie przypomniałem, że warto by było ją tutaj przywołać. No i patrz. Kto wymiata? Kto wymiata? You're something else, you know that. Ja dziękuję. Okej, mam nadzieję, że nie będę tego żałował. No bo jednak zdrowie to zdrowie. Dobra, miejmy nadzieję, że będzie tutaj po prostu jakiś punkt dostępu. Gdyby ktoś mnie zapytał, czy jestem pojebany, z całą pewnością stwierdziłbym, że tak. Petycja Fairview w oczekiwaniu. Dobra, ten. To było przepiękne. Chyba mi się medal za to należy, co? Cząstki śladu. Obiekt Moil P. Tak poza tym... Chciałem zobaczyć sobie, ale... No kurwa. Ale jest na to pewien sposób. Nie chcę czegoś pominąć zbytnio, więc... Proszę bardzo. Niby nic, niby drobnostka dla wielu z was pewnie, ale... Dobra. Teraz będę lepiej przygotowany. Okej, trochę overwaliśmy, ale to nic. Drain 2.0 jest szybszy, gdy jego życie spadnie poniżej 50%. A to jest 3.0. Tak na marginesie. Inaczej. O to chodzi. No teraz to będzie super. Będzie jeszcze szybszy, no super. Tego nam wszakże trzeba! Okej, nie kłamali! Faktycznie nieźle zapierdala. Bądźmy ostrożni. Nie ma z nim żartów. I jest ten kawałek podłogi. Promenada, wykryto migawki 5. Super. Kolejna opcjonalna walka. Back to the promenade. Still up. Your posters. A to akurat ciekawe. Co to jakieś kurde miejsce kultu jest? Czy co? Też mógłbym nie walczyć, ale czemu miałbym tego nie robić? Nie licząc masy racjonalnych powodów, które przychodzą sporej części z was do głowy.
może pójść o tutaj? No, to jest całkiem niezły plan. Chociaż może jednak skupię się na jednym celu, bo wtedy będzie łatwiej zabić. Proszę bardzo. Dobra, będzie ciekawie. A, no tak. Chuja tam! Pierdolenie o Chopinie. Już myślałem, że mam sojuszników czy coś, ale... Nie. Pewne rzeczy nigdy się nie zmieniają. Dobra. Sami się o to prosiliście. Lubią mnie, no. Co ty pierdolisz? Człowieku, mieczu. Człowieku w mieczu, no. Przecież to one mnie zaatakowały jako pierwsze, tak? Mój atak został przerwany. Więc to nie ja zadałem obrażenia jako pierwszy, tak? Niezła wymówka. Powinienem chyba być politykiem. Paparazzi się znaleźli, ha? Plakat zrobiony jest z niej 112. Ktoś tu naprawdę ma niezłą obsesję. Stalker jakiś, kurde. To jest niezdrowe. Czy coś? To ma mnie pocieszyć? Okej, nie do końca wiem, czy to były słowa otuchy, czy co? A, mogę zmieniać funkcję, ale nie jest to pokazane na pasku. To ciekawe. Ogólnie nastrój tutaj jest przecudowny. Osiedlenie też robi swoje. Terminale mówisz, no? High pass. Jak się powietrza bardzo niska, cząstki śladu. Diagnostykiem jest ta Cloud Bank. Root, leak, podsumowanie. Program diagnostyczny Cloud Bank OVC. Wyrzetelniono zezwolenia, władze centralne miasta Cloud Bank. Uruchom. Mogę wybrać tylko jedno, czy... Bo nie jestem pewien, szczerze. No dobra, no najwyżej po prostu weźmiemy jedno i tyle. System terminali OVC nie ukończył jednego lub więcej testów diagnostycznych. Błąd krytyczny, wyłączenie nieuchronne. No i tak, każdy może wybrać sobie coś innego. To może być taka trochę zachęta do... Taka zachęta do samodzielnego zagrania w grę. O, tutaj jeszcze widzę. Najpierw sobie zapiszmy. O. Ustawienie pogody. Niewiele nam to da. Burza jest nie do zatrzymania. System kontroli pogody Cloud Bank. Ominięcie administracyjne. Rezultat wyczytelniania. Usta. Ustawienie zmiany pogody dostępne. Ustaw nowy stan. Lekkie opady deszczu, łagodne opady śniegu. No kurde. Nie wiem, jakoś śnieg bardziej do mnie przemawia.
Nie wiem, może dlatego, że bardziej go lubię, może dlatego, że rzadko się go w dzisiejszych czasach spotyka w Polsce. Też może będzie po prostu pasował do tej bieli, której jest coraz więcej. Ale no nie wiem, czy to coś zmieni, szczerze mówiąc. Potwierdzono, aktywowano stan pogody, łagodne opady śniegu. Ale jak to? Jak to jest możliwe? Wow. Wow, pada śnieg! Super! No, moim zdaniem całkiem nieźle pasuje. Zgrywa się z tymi kolorami. No dobra. No to do Krakowa. No bo wiecie, niska jakość powietrza i to bardzo. Ech. We can still get through. Hello, world. You don't look so good. No ciekawe, czy ta możliwość zmian nie wynika z tego, że mamy tranzystor. W ogóle oddaliśmy się od grzbietu, ale pewnie nie na długo. Takie przeczucie moje. Almost there. Last member of the Camerata. He'll be expecting us. To prawda. Aj, ta muzyka w tle. Maestria. Port przy ulicy 16. Wykryto łącznika. Co ty kurde jesteś? Faceci polepszają umiejętności wszystkich innych facetów w okolicy. Czyli co? Laski je pogarszają u lasek? Przepraszam, to było głupie. Pasuje do mnie generalnie. Aha, czyli to jest na zasadzie takiej, że po prostu jak jest dwóch facetów tutaj, to jeden drugiego wzmacnia, tak? A im ich jest więcej, tym gorzej dla nas? Czy coś? Stan spółdzielony skryty, stan spółdzielony szybki. Ten jest chyba wzmocniony. To nie wiem, którego warto by w pierwszej kolejności załatwić. Tego wzmacniającego? A może tak na początek... Piseczek? Ło! Nie ma! Nie... Źle mi się kliknęło. Wybaczcie. No to co? Strzyżemy drania. Oczywiście, że chcą. Ja też chcę. Co nie trafiliśmy? Przecież go zabiliśmy. O kurwa. Zatkało mnie. Po prostu mnie kurwa zatkało teraz. To się zrobiło bardzo niebezpieczne. Dobra. Uważajmy na to, co nadlatuje. Fryzura. Oż, kurwa. Fryzury są podatne na działanie funkcji zmieniających stan, takich jak switch. Wszystko ładnie, pięknie, tylko na niewiele mi się to teraz zda. Bo nie mam tej funkcji, na przykład. Choćby dlatego. Ha, ogolony! Kolejny poziom to jest chyba tylko kwestia czasu. Te fryzury to są pieprzone, latające bomby. Oj, oj, oj. Dobra. Co to? Nie, no co się tutaj dzieje? Hey, look. Begin. This is Royce Brackett of the Camerata, communicating via proxy.
I am calling for a truce. See, I'd very much like for the process to, well, stop doing what it's doing. And my conjecture is you'd very much like that too. Assuming I am right, then come along and we'll sort this out. Maybe we can sort this out. Czy my możemy mu zaufać? Czy my możemy mu zaufać? Nie wiem. Czyli to jest łącznik właśnie. No dobra. Miejsce zalogowania użytkownika. Tak, tutaj wszystko się zaczęło. Wracają wspomnienia. Obiekt nie znaleziono. Could have sworn I left my body right here. Terminal OBC. Ominięcie administracyjne. No dobra, zobaczmy. The transistor. What can it do? What can it really do? Well, it can build a bridge. For example, that's something. People want a bridge to Fairview, sure. Why not? It's settled. Have a beautiful new bridge. It's good for more than just bridges, of course. Why, it can make just about anything happen. Really. Wyobraźcie sobie most do Fairview. Infrastruktura, ominięcie. Petycja. To jest ta petycja. Admin, autoryzacja, petycja. Autoryzuj. Petycja autoryzowana. Obywatele przemówili. Wymogi mostu w Fairview spełnione. Czekam. Ale zaraz, skoro my jesteśmy administratorem, czyli mamy taką władzę, no, absolutną w sumie, to czy to znaczy, że tutaj demokracja nie działa, skoro mamy tutaj osoby, które mogą decydować samodzielnie? Tak to działa tutaj? Nie jestem pewien, szczerze mówiąc. Wow. Wow. You asked for it. You got it. Niesamowite. To Fairview. Ale Ray ma mocno niewyjściowy ten łącz. Przepraszam, że teraz o tym mówię, ale... Zobaczcie. No to sami, jak jakiś po prostu rozlany Michael Jackson? Nie wiem, tak mi się skojarzyło. Dobra. Fairview. W trakcie budowy. Let's go meet Royce. Dzieją się cuda. Oj, dzieją. Wow. Po prostu wow. The process can't be stopped. Can't be stopped. However, the process could be impelled to simply go away. Take its business elsewhere. And we'll be well enough alone. As for the town, we'll have ourselves a blank canvas. And as for the transistor, we'll have ourselves a brush. To wszystko brzmi pięknie, tylko... no, jakie będą tego konsekwencje? Ciężko mi powiedzieć na tę chwilę. Tak czy owak... To będzie dobry moment na zakończenie tego odcinka. Także wyczekujcie kolejnych, bo robi się coraz ciekawiej. Oj, tak. Nie ma się troszkę zakończenia. I mimo iż chciałbym, żeby gra trwała dłużej, tak jednak zdaję sobie sprawę z tego, że nie można tak sztucznie rozciągać danego tytułu, żeby po prostu był dłuższy, bo to jednak psuje jakość. Oj, coś... No, mam nadzieję i coś czuję, że zakończenie będzie mocne. A to zobaczymy w najbliższym czasie.
A w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia.